otwarcie bożonarodzeniowej szopki na Watykanie, na Placu Świętego Piotra. I jest to pierwsza w historii szopka, gdzie Pana Jezuska trzyma nie Maryja i nie Święty Józef, a Święty Franciszek. Jest to szopka z freskiem, z Greccio, upamiętniająca wydarzenie sprzed 800 lat, kiedy to Święty Franciszek, wracając z Ziemi Świętej, postanowił, że zainicjuje pierwszy taki bożonarodzeniowy żłobek. Więc no jest to wyjątkowa szopka. Co roku jest inna na Placu Świętego Piotra i jest inna choinka z innego miejsca, natomiast w tym roku jest właśnie szopka z Greccio. Podczas gdy u nas w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szopkę i choinkę ubiera się tak przed Bożym Narodzeniem, tak koło 20-24 grudnia, tak tutaj we Włoszech jest zwyczaj, że choinkę ubiera się zaraz po święcie niepokolanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, więc tak od 9 grudnia już rozpoczynają ubieranie choinek i szopek, więc też dzisiaj jest właśnie 9 grudnia i to dzisiaj na Watykanie jest uroczyste otwarcie szopki i choinki. Szopce na Placu Świętego Piotra i jak widzicie brakuje figury Jezusa, dlatego że pojawi się ona dopiero w dzień Bożego Narodzenia. Natomiast na ten moment wygląda to jak scena takiego wielkiego włoskiego dramatu odbywającego się pomiędzy Świętym Franciszkiem a Maryją. Oczywiście żartuję, natomiast jakby popatrzeć bliska na twarz Świętego Franciszka, to faktycznie może tak to trochę wygląda. Odbywa się wystawa 100 szopek na Watykanie i od 4 lat ma ona miejsce również tutaj na Placu Świętego Piotra pod lewym ramieniem kolumnady Berniniego i ja uczestniczę w każdej takiej wystawie, dlatego że są to przepiękne szopki pochodzące z różnych krajów, również autorstwa Straży Pożarnej, służb porządkowych, a nawet komunikacji miejskiej w Rzymie, więc warto je zobaczyć. W tym roku jest też wyjątkowa szopka rodziny Ulmów pochodząca z Polski. W czasie wojny, jak rodzina Ulmów gościła rodzinę żydowską w swoim drewnianym domku, tak w tym roku gości Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus. Także nie mogę się doczekać, jak ją zobaczymy.
choinka, która zawsze stała na Piazza Wenecja, tym razem stoi na Piazza del Popolo. W związku z tym, że na Piazza Wenecja trwają remonty, więc myślę, że tak też w przyszłym roku będzie, no bo te remonty mają potrwać tak minimum do 2025 roku. Więc oto jest choineczka, która zawsze stała na Piazza Wenecja, tym razem na Piazza del Popolo. W tym miejscu choinka z takich plastikowych, zielonych torebek zrobiona, więc fajnie, że co roku jest tutaj inna.